Z Jaskerem pogadajmy. Partiatik! Live! Geralt? Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Zaraz przeczytam. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Widzę, że się dobrze bawisz przy tym Wiedźmie 1, nie skipujesz dialogów i w ogóle nie mogę się dokazać trójki. No jest bardzo dobry ten Wiedźmin 1, no stoi tymi dialogami. By to skipować, to... to bez sensu odpalać tę grę w sumie. No chyba, że grasz setny raz. To jak w Gothiku. Zbiry, salamandry i im podobne zasługują na śmierć. Zabijam ludzi tylko w obronie własnej. Zbiry z salamandry i im podobni zasługują na śmierć. Nie chcę cię oceniać. Ufam, że wiesz, co robisz. Wiem, co robię. Lepiej zmieńmy temat. Geralt? Co się działo w Wyzimie? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. To było. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Aha, czyli to jest... No dobra. Zabijam ludzi tylko w obronie własnej. Czyli jak za dawnych czasów. Ech, człowiek stara się jak może, a po głowie agresywnych skurwysynów nie maleje. Czuję, że najlepsze jeszcze przede mną. A zatem uważaj na siebie. Postaram się. Geralt? Geralt? Co się działo w... Nie wiem. Czasem... Tak. Nie mam oporów przed zabijaniem ludzi. Zmieniłeś się. Zmieniłeś się na gorsze, Geralt. Zepsułeś mi humor. Żegnaj. Co ty pieprzysz? Geralt? Jakie żegnaj, jak gadamy dalej. Wspaniale. Wino, kobiety, śpiew, gra w kości po nocach. W kości? Nie sądziłem, że gra jest popularna też na prowincji. Wszyscy oszaleli na tym punkcie. Mówię ci coś niesamowitego. Wątpię, czy znajdę kogoś grającego lepiej. Możesz spróbować ze mną. Uwierz mi, jestem równie genialnym pokerzystą, co poetą. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Lepiej mówisz. Jak z tobą skończę, będziesz mógł się pocieszyć grając z elfami. Jeden z nich jest nawet niezły. 60. Jaskier, ty 60, pieprzona. U, ale za 60 podbija. To lepiej niż elf. No elf klepał biedę w sumie w jaskini. Dobra, elf. Niezły start. On nie podbije, znaczy... No zobaczymy. Dzięki. X Gierasa, 4 lata. Fajny Wiedźmin, no. Bardzo fajny. O kurde. Szczerze, jak się ma trójkę, to tylko jedno się powinno rolować, nie dwie. Zapamiętaj. No i loj, nie pokażę ci mojej teorii, nie sprawdzimy jej. Co on ma? Nic. A nie, ma parę. Jest! Kurde, tylko trzy. Co ma? Dobra, wygraliśmy już. No jest, 500. 6K. Odsuńcie się. Geralt? Wszystko przepierwszył.
stworzę wielkie dzieło. Utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia. Bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie tak, jest karton. Cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. Pieprzy, pieprzy, no. Bywaj. Dobra, nie wiem, czy spać nie pójść, żeby zobaczyć, czy tu będzie więcej ludzi rano. Chciałbym. Tak. Zróbmy tak. A my level byliśmy znowu. Ja miałem iść znaki chyba, tak? Tak, w to miałem iść. Nie. W to nie. Coś co było, że taniej. A nie, to igni. O. Koszt rzucania znaku tańszy. To gówno. To gówno. Większa szansa za podpalenie w grupowym. Szansa na ból. Style trzeba ulepszyć teraz srebrem. Silny ulepszyliśmy. Tu też można i teraz nic tam nie zostało. No to ulepszamy dalej, no cokolwiek i luj. Ile już gram wieśka? Nie wiem. O, jest dużo ludzi. Hazardzistka. To ciekawe. Jaskier wieśnie. Dziwne. Mówią, że jesteś z Livii, ale nie rozpoznaję twojego akcentu. Niewybaczalne. Geralt? Bywaj. Jak długo jeszcze? Słucham? Ty, to ta z burdelu. Widzę, że lubisz hazard. To mało powiedziane. Uwielbiam wszelkie gry hazardowe. Rzadko widuje się kobiety hazardzistki. Podobnie mężczyzn ciekawskich jak baby. Wybacz, ale jeśli nie masz ochoty na partyjkę kości, tylko marnujesz mój czas. Co ty taka wnerwiona? Dawaj, jakie ona psie stawki gra, ja pierdzielę. Aż żal grać z nią. Dobra, nowa taktyka widzowie. Zostawimy szóstkę. Zrolujmy te dwie. Oddało? Dobra, zobaczymy dokąd nas zaprowadzi ta taktyka. Chyba do dupy. Próbowała oszukiwać, widzieliście? No, spoko, full. Ona chyba nawet nie wejdzie. Pięć dych. I co? Nawet się nie nadajesz do hazardu. Słucham? Widzę, że... To mało po... Rzadko. Podobnie my. Na mnie. Aha, nie ma nawet karty. XD.
Geralt? Bywaj. Dobra, to wypieprzamy z tej karczmy. Nie ma tu nic. Czym mogę służyć? Dwójka karczmarzy? To rodzinny interes. Prowadzą go mama i tato. A ja terminuję w fachu. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Ale radzę sobie świetnie. Przecież jesteś kelnerką. Musisz rozmawiać z obcymi. A nieprawda. To cię mam. Do naszej gospody przychodzą ino swoi. Nie chcę cię martwić, ale już od jakiegoś czasu rozmawiasz z obcym. Ze mną. A nieprawda. Albowiem jesteś Geralt z Rivii. Słynny wiedźmin i zabójca potworów. No i git. Mistrz Jaskier śpiewał o tobie balladę i stąd cię znam. Tu mnie masz. Czym mogę służyć? Chciałbym coś kupić. Maleńka chwileńka, już podaję. Masz chleb? Czy chleb z kurczakiem się liczy? Tylko nie ma innego. Ale chyba nie. Nie wiem, czy był item chleb. Chyba był item chleb, nie? Ta, były bułki nawet w sumie. To na pewno chleb też. Czekajcie, wejścia na górę żadnego tu nie ma. Nie ma tu góry nawet. No jest napisane, że mam znaleźć piekarza. Ale tu jeszcze guślarka była. Tara. Wieśniok. Uwielbiam wesela. Jesteś wiedźminem. Pewnie interesują cię opowieści o potworach. To prawda. Z chęcią opowiem ci na przykład o wampirach, ale nie na pusty żołądek. Masz może przy sobie jakąś przekąskę? Zjesz krzesiwo? Myślisz, smarkaczu? Ty byś zjadł? Legit. Czym? Mam słuch. Ty właśnie, a my tu chleba nie mamy? Tyle itemów. Ja tu gówno widzę, tak dużo tu jest itemów. Karty, ja jestem koneserem. Gdzie poszła babka? Tu jest. Od rana łupie mnie w krzyżu. No i znowu jak w tej wiosce, no znowu skam. No jest chleb, rzeczywiście. To już jeden z pięciu. Cukierek. Babka! Masz chleb? Ty, tu babki nie ma. Ty, to jest ta z pierwszego aktu? Witaj ponownie, Geralt. Witaj, Abigail. O kurde. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Ja ją wyzywałem. Z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. Stęskniłem się.
tak naprawdę handel, powaga. Masz chleb? Co? To nie jest to? Czego chcę? Dlaczego nie mieszkasz w wiosce? Musisz wszystko wiedzieć? Wiedźmy mieszkają za wioską, tak już jest. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Abigail, pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów z jadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. Rozumiem. W takim razie chyba zapoluję na zjadarki. Czekam z niecierpliwością. Książki powstały w oparciu na gry, nie w oparciu na kubki sprzedawane w Empiku po tym, jak powstały ręczniki sprowadzane z Pakistanu z wizerunkiem Wiedźmina, które z kolei zostały wykradzione z tajnych akt chińskich, gdzie zostało to wszystko oparte na wizjach starych Indian, którzy zostali niestety zdziesiątkowani przez grypę. I stąd jest Wiedźmin. A jebał ich wszystkich pies. Masz rację. Otwieraj, pieśniaku. Trzymaj się z dala od naszych rusałek, Wiedźminie. Rusałek? O, dom piekarza. Idziemy. Trzeba kupić chleb. Jestem ze strony pana Mundy. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się z życia. Jestem dalekim krewnym Aliny. Miło mi poznać sławnego Wiedźmina Geralta z Trigi. Tak jest, widzowie. Dobrze opowiedziałem? Dobra, do sołtysa Zara. Rusałek. Niestety tak. Info sprzed chwili. Chłopaki mają streama i chcą zrobić 24h, bo donaty były, chcą teraz jechać do Kyoto. U nich jest piąta, dzwonią do Brusa, ten, że on nie chce tak wcześniej, woli spać. Widzę, jak sam do nich jedzie, a mu... Jak mu dzisiaj Slave Prox musiał kibel szukać i się pytać ludzi. XD. Czyli Random Bruce. Classic tak zwany. Najluj. Ej, wioska ma mapę. Powaga. Kowal, Alina, Adam, Sołtys. Krowa czempionka, dom piekarza. Widzowie, to ma własną mapę i nie ma loadingu do wioski. Progres. Syn Kowala. Ojej, klient! Co to w dupę? Ej, wykorzystywany w wiedźmińskich stylach. Ej, to jest lepsze od naszego. Powaga, powaga znowu. Bierzemy. Za trójkę. Ej, to jest lepsze niż nasze. 2700 jak sprzedamy nasze, git. O kurde. Ej, to jest pod oślepienie. Zrobimy pod oślepienie. Ale ja bym wolał pod obrażenia, niby no. Nie wiem, czy jest pod obrażenia srebrny. Jest, bo mam jakąś to chyba, no. Ej, mamy dwie. Zrobimy sobie srebrny pod obrażenia. Dobra, ulepszymy srebrny runami ziemi. I kupujemy to.
Tak. Robimy tak. A da się tą broń wzmocnić tym? Czy nie? Chyba nie. Dobra, sprzedajemy to. Kupujemy tą maczetę. No i git. I teraz kupmy jeszcze to, bo chyba to jedno jest potrzebne. Będziemy u kowala to, znaczy u karczmarza to zobaczymy. I się to wykorzysta. Ja chcę ulepszyć i mam to w dupie. Co w tym dziwnego? W odmętach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Jesteś, sprzedałeś mi maczetę. Prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski, ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. Bywaj. Pogadajmy ze starym. O! Wiesz, widziałam na brzegu rusałkę, ale miała zakrwawione usta i to mnie zdziwiło. Zapytałam o nią wiedźmina Berengara. I co powiedział Berengar? Całe szczęście, że zapytałam. Nie uwierzysz, ale to była Bruksa. Skąd wiesz, co to Bruksa? Babcia opowiadała mi o wampirach, kiedy byłam mała. Opowiedz mi tę historię. Bruksa to wąpierz. Wampir niemal tak straszny jak Nosferat. Wabi młodych chłopców, dokazuje z nimi i wysysa z nich życie. Bruksy są bardzo atrakcyjne, więc głupie chłopaczyska dają się omamić. Babcia mówiła, że Bruksy sprowadzają koszmarne sny. Zazwyczaj milczą, ale potrafią przeraźliwie piszczeć. Na szczęście nie znoszą zapachu czosnku. No i jeśli odetnie im się głowę, są zupełnie bezbronne. Dzięki. Jeśli kiedyś spotkam Bruksę, nie omieszkam potraktować ją czosnkiem i zdekapitować zaraz potem. Cieszę się, że mogłam się przydać. Ej, Bruksa. Macie w tej beczce chleb? Powitać, powitać! Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie. Rączka z Gotika, no way. Nie tylko bezimienny. Kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Gówno masz, chłopie, gówno masz. Tak? Berengar wspominał, że znasz legendę Kruka. Chcesz słuchać o życiu Kruka? No. Nic o tym nie wiem. Mnie interesuje technologia. Co by nie było, ta zbroja to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie płatnerstwa, możliwe dzięki postępom w metalurgii i hutnictwie. To bardzo ciekawe, ale wracając do zbroi... Mogę ci opowiedzieć o właściwościach tego pancerza. Słuchaj, krowo, pamiętaj, że nie znam się na metalurgii i kowalstwie. Ze zbroi Kruka zachowały się trzy elementy. Stalowy karwasz, naramiennik, trzy, mamy jeden już. Do produkcji użyto najwyższej jakości rud żelaza i najnowocześniejszej technologii. Nie jakichś tam zafajdanych temerskich dymarek. Gnomy przewyższają nas technologicznie o całą epokę. Pod górą Karbon są prawdziwe piece hutnicze, wanny hartownicze. Słowem sprzęt, o jakim się naszym rzemiechom nie śniło. Miało być o zbroi. Przecież to fascynujące, niesamowite. Ale jak chcesz. Dzięki wspomnianym technologiom uzyskano stal elastyczną i twardą zarazem. Właściwie niezniszczalną.
Jak wspomniałem, z całej zbroi zachowała się jedynie część. Jeśli chcesz odtworzyć wszystko, całość, co się da, musisz znaleźć materiał zastępczy oraz kogoś potrafiącego połączyć elementy. Jakieś sugestie? Powinieneś poszukać w kryptach. Chowano tam wielkich rycerzy. Grafowie z rodu de Reuter nosili podobne zbroje. Powinny się nadać do przekucia. A odpowiedniego rzemieślnika musisz szukać w zimie, bo ja się takiej roboty nie podejmę. No jak? To on tego nie robi? Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wyzimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? O kurde. Muszę odpocząć. Wielbicielka krowy. Co w dupę? Ale ze mnie spryciula. Mówcie o tej krowie albo zginie. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Taki krowy jak nasza więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Tę wymianę? Mhm. Chcemy ją pokryć bykiem czempionem z bykowiska. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jak ona śliczna. Bywaj. Ja pierdzielę. O co tu chodzi? Prawdziwa królowa. Przyjrzyjcie rzecz. Chcę to. Nie wątpię. Ach, bywa. Spójrzcie, pani Wiedźmi, no to nasza krowa czempionka. Ale ze mnie spryciula. Nieważne, coś testowałem. Wiedźminie, przez te południce nie możemy prasować na polach. Cóż. Wiem, nasłuchałem się o wiedźmakach. Nic bez zapłaty. Mam nadzieję, że ten dusik Hoffman zdecyduje się wreszcie przeznaczyć na to pieniądze. Skąd się wzięły te południce? To południowe demony. Pojawiają się w pełnym słońcu, gdy żar leje się z nieba. Nawet dziecko to wie. Znowu Bessy wszędzie się ukrywa. Chętnie uzupełnię braki w wykształceniu. Już od dawna z nieba nie spadła kropla deszczu. Wiatr wieje, pędzi liście i suche badyle. Z gorąca smutku i potu łoracza na polu rodzą się południce. Tańczą w świetle słońca i porywają w ten sposób nieostrożnych wędrowców. Żaden człowiek nie przeżył jeszcze tańca z południcami. Gdy udar masz wieś kupieszony. Południce odchodzą, żeby wrócić następnego dnia, kiedy słońce będzie wysoko na niebie. Dzięki za opowieść. No i luj. Przepraszam. O, jest sołtys. No jest. A masz chleb? Czy nikt tu w dupę nie ma chleba? Same bidoki? Czekajcie, jak rybę? Ze skrzatami? A to co, dyplom? Witajcie, Monster Dzieju, witajcie. Witam. Co? Jak miano wasze, Monster Dzieju, jeśli wolno spytać? Wolno. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Ho, ho, Wiedźmin. Ho, ho. To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho. Ja Tobias Hoffman, sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monster Dzieju, co was sprowadza? Co ty pieprzysz? Ogłoszenie mamy do oddania? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A
prawda, prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Proszę, oto obiecane złoto, Masterdzieju. Co ty pieprzysz, dziadek? Już 3K mamy, no i git. Masterdzieju? Chcę pogadać o Wodianoi. O Wodianoi, Masterdzieju, to z Julianem gadajcie. On się tym interesem zajmuje. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do Wyzimy na handelek jadą. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. O, krypta. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Co? Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi do wody, o, to są bossy. A sypnę groszem. Pomówmy to bossy. A co chcesz wiedzieć? Krypta i brzeg. Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. No, fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. Stary by zjadł. Mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Masterdzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Słyszałem, że wesele będzie. A no, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, wesele. Uczciwego. Wiecie, Masterdzieju, jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Ach, takżem myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie tylko, ale może macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina. O tym to kiedy indziej gadać będzie. No, co? Mieszkają tu ja... Ano, tacy... Rozumiem. No i jeszcze ryboludzie są. We wodzie mieszkają. Życie nam zatruwają. W jaki sposób? Ano, ostatnio się zbiesili jakoś. Do wody nas nie dopuszczają. Kilku chłopów poranili, kilku ubili. Rybole przeklęte. Rybole. Pogadajcie z Julianem, on wie więcej. Pogadam. Masterdzieju? Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora na brzegu. Czasem wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. Spoko, kremówka. X-papa. Dobra, widzowie, idziemy kupić chlebek. A to kto? Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? A to jest ta, co dziecko gadało. Jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Aktywacja. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. O, teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża.
A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jaki ja jej nienawidzę. Ale nie doczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Nie, wstety nie mam. Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Niestety nie mam, ale zara wrócę. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Tak? Bywa. Spotkałem nad brzegiem niewiasty wilki. Dobra, to weźmiemy do miecza też. Cóż począć? Jesteś inny. Ale to nawet... Uwielbiam Cezara. Gdzie ten pieprzony piekarz? Może powinnam się z nim spotkać? O, 5 chlebów. Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej Witam. Rodzinie. Witam, Rinx. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? Masz jeszcze jakieś tajne składniki? Niestety nie. Chociaż znam jeden przepis, którego nie dane mi było wypróbować. Za dużo budy mam. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. Nie wiesz, co to jest biały miód? Kolego. Masz. Biały miód! Niesamowite! Teraz będę mógł wypróbować mój tajemny przepis. Czy... Bierz cukrową laleczkę i znikaj, póki się nie rozmyślę. To jest nagroda. Nie powinienem był ci dać tej cukrowej lalki. Co? Nie powinienem był ci dać tej cukrowej lalki. Nie ma czegoś takiego jak za dużo wody. Dobra, my musimy wrócić stąd. Jeszcze do Adama mieliśmy pójść. Gdzie Adam? Ktoś się pod Voxela podszył AI i zadzwonił, że jest... Co? No, Black Blue. Leciutki delay jest, co? Sprowadzisz na nas kłopoty. Widz gadał, żeby do wieśniaczek zagadywać. Zobaczymy, czy to prawda. Jesteś Wiedźminem, prawda? Prawda. W takim razie może zdołasz mi pomóc. Moja kuzynka z Wyzimy została zaatakowana przez monstrum. Rodzina pisze w liście, że dziewczyna umiera od toksyny zawartej w ślinie potwora, a medycy zrobili już wszystko, co mogli. Może ty będziesz wiedział, jak przygotować odtrutkę?
Jak wyglądał potwór? A może wiesz, jak się nazywał? W liście stoi, że to był wampir. Napisali Garkain. Ta nazwa nic mi nie mówi. Potwór przypominał człowieka, ale miał błoniaste skrzydła jak nietoperz. Potrafisz powiedzieć więcej? Ponoć był przerażający. Miał zdeformowaną głowę i straszliwą paszczę. Kuzynka spojrzała na niego i zamarła ze strachu. Nawet nie zdołała krzyknąć. To rzeczywiście mógł być Garkain. Nie pamiętam wiele na temat wampirów niższych, ale wydaje mi się, że Garkainy nie są jadowite. Ale moja kuzynka naprawdę cierpi od trucizny. Podejrzewam, że została zatruta trupim jadem. Tak, teraz pamiętam. Garkainy często żerują na cmentarzach. Nie gardzą też padliną. W Starej Wyzimie szalała epidemia, więc niewykluczone, że Garkain, pożerając zwłoki, stał się nosicielem choroby. Niech medycy zwrócą uwagę i na to. Dziękuję. Wyślę list jeszcze dzisiaj. Albo nie. Lepiej będzie, jeśli sama pojadę do miasta. Wiedziałam, że się na tobie nie zawiodę. Jeszcze raz dziękuję. Bywaj. Dawaj kartę. Kurde, kartę mi daj. Może powinnam się z nim spotkać? No tak, powinnaś. Zjadłbym coś. Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. Jestem ładniejsza od pani jeziora. I zupełnie nie... Wiesz, widziałam na brzegu rusałkę, ale miała... I co powiedziała? Całe szczęście, że... Skąd? Babci. Dzięki. Cieszę się. Ale ciągle jeszcze? Babcia mówiła, spójrzcie, że pani wiedzie, to nasze krowacze zakazujesz. Taniec południc w pełnym słońcu. Do starej muszę iść może. Trzeba kupić od czarodziejów trutki. Dziwn. Nie jesteś. O! To prawda. Z chęcią. To ta wróciła. Dajmy jej... masz. Posłuchaj zatem, co ci powiem. Strzeż się alpów. Straszliwych wąpierzy o ostrych zębiskach. Są ciche jak kot. Nie można ich usłyszeć, gdy skradają się niepostrzeżenie. Potem kłap zębiskami i już jest za późno. Babka kamień. Zakradają się do chat bezszelestnie, czasami przemienione w czarnego psa i wysysają krew ze śpiących. Światło słońca co niszczy je i przemienia w proch. Odgania je również widok dziewicy, ale dzieweczka musi być nietknięta, a teraz to rzadkość. Dzięki za opowieść. Nie, babka mnie naciągnęła na kuroka, no. Pieprzona stara baba. Bum tarara, bum tarara, bum bum bum. Znów śniłam o wiecznej zimie i świecie skutym lodem. Tak jak był to bardzo rozwijający sen. Czy powinnam? Ty, widzmy chyba strolową. Nie ma wieśniaczek chętnych na rozmowę. Sprowadzisz na nas kłopoty. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się stąd jak niż. I co? Cały no. Miałaś... Głupie dziewuchy, jakie bzdury wygadują. Dziwny jesteś. Co ty pieprzysz? Może powinnam się... Głupie dziewuchy, jakie bzdury wygadują. Być na pierwszy rzut oka widzę, że Berengar od ciebie przystoi. Tak. Dziadek szuka kart w całej wiosce. Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. Znów śniłam o wiecznej zimie. No tak, ja jestem poszukiwaczem. Dzień dobry, panie. Żona Kowala. Witaj. Jestem Wiedźminem, poczułem smakowite zapachy. Nic dziwnego, właśnie gotuję tradycyjny temerski bigos. Kapusta, kiełbasa. Nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Jeśli mnie pamięć nie myli, Wiedźmin to taki magiczny wojownik. Potwory tępie, utopce, kikimory. Coś się znajdzie. Sądząc po zapachach, jesteś świetną kucharką. Ach, to nic takiego. Mąż ostatnio zarżnął świniaka, to postanowiłam zrobić z niego bigos. Ale mam też inne specjały. Brzmi smakowicie, aż mi w brzuchu zaburczało.
No bo chudzina z was, to nie dziwota. Przyrządziłam wczoraj żeberka w miodzie pitnym, chrupiące i soczyste. Może zechcesz z wielką chęcią. Proszę bardzo, niech wam pójdzie na dzięki, Wemiral, za 28 lat. To jak będzie z tą pracą? Potrzeba mi właśnie kogoś takiego jak ty, serdeńko. Mam okropny kłopot z moim mężem, skaranie boskie. Co się zbić stało? Go? Przedstaw sobie, serdeńko, że ten stary piernik Sokoba sobie przygruchał. Myśli, że nie słyszę, jak nam w nocy harcują? A ja słuch mam dobry, przedstaw sobie. Co? Rozumiem, że mam się tego Sokoba pozbyć. Mam na to stary ludowy sposób, którego nauczyła mnie moja matka. Musisz iść na pola i ukatrupić południce, co się tam szwendają. Każda z nich ma we włosach garść świetlistego pyłu. Przynieś mi 9 garści tego pyłu. Jeszcze kwestia zapłaty. Tak, serdeńko, wiem, nic za darmo. Mam tu taki zielnik. Przedstaw sobie, są w nim wszystkie zioła znajdujące się w okolicy. Jeśli przyniesiesz mi ten pył, co Sukuba odstraszy, ja dam ci księgę. No dobra, dobrze. Daj. Przyjmuję zlecenie. W takim razie mamy umowę. Ech. Ty. Ciekawe. Aha, Sukub nie daje kart. XD. Co? Stary się wnerwił. Hej, podejdź tu na chwilę, panie. O co chodzi? Przypadkiem usłyszałem, jak rozmawiasz z moją żoną. Mam dla ciebie propozycję. Czyżbyś nie chciał rozstawać się z uroczą demonicą? O, moja żona mocno przesadza z tymi harcami. Wiedźminie, jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, że niewinna rozrywka nie przynosi nikomu szkody. Co proponujesz? Ty serio, Dyma Sukuba. Mam pomysł, który sprawi, że i wilk będzie syty, i owca cała. Znam ludowe zaklęcie, które uśpi na jakiś czas Sukuba. Żona się uspokoi, zapomni o całej sprawie, a Sukuba będzie można potem po cichu obudzić. Czego potrzebujesz? 9 garści cienistego pyłu, który można zdobyć na zjadarkach. Pojawiają się nocami na polach. Są bardzo niebezpieczne. Co oferujesz w zamian? Nie wiem, na czym ci zależy, panie. Mam czerwony meteoryt, którego możesz użyć do ulepszenia swego miecza. A może wolisz pieniądze? Powiedzmy 500 orenów? 500 weźmiemy. Pomogę ci. Tylko ani słówka mojej żonie. Z tymi sukubami to się mocno przesadza, Korwin. Zmęczyłeś. Korwin. W nocy na polach, on mówił. Wiadomo, z nieludźmi same kłopoty. Mnie elfy nie przeszkadzają. Siedzą się go, nie napisają. Potwory to prawdziwa plaga. Uważam, że król. Ty, a może o to widza wychodziło? Karta, karta typu kac. Co? Południce chcą, żebym się z nimi bawiła, ale mama mi zabrania. Boże, porypa na wioskę. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Już ja wiem, co ci chodzi po głowie, gdy tak na mnie patrzysz. No właśnie, o to mi chodzi po głowie. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się stąd jak najszybciej. Chcę kartę. Ja chcę kartę tej wioski. Jestem ładniejsza od pani jeziora. Tu nie ma kart. Jesteś, babcia mówiła, że nie ma nic piękniejszego i groźniejszego zarazem niż taniec południc w pełnym słońcu. Przejrzała cię, no. No ale... Czemu się obraziła? To jest wyróżnienie. Iluj. Znów śniłam o wiecznej zimie i świecie skutym lodem. No nic, pieprzymy to. Sporo tych zadań wziętych. Czekajcie, a my z tym Adamem gadaliśmy? Właśnie nie gadaliśmy chyba. Bo go w domu nie było. Śmierdzi to. Może na polu robi.
Nie ma niestety widzu kodu, ale link zapraszam, wykrzyknik Eneba. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!